Dzień dobry, dzisiaj ten, kto więcej zarobi wykrywaczem metali w godzinę, wygrywa. Czas, start. Nie, to nic nie pika, to nic nie ma na tej plaży. Nie, może chodzić. O, tu coś jest, To jest głęboko pewnie, tu skarb cały pewnie. Mam. Co masz? Mamy kapła. Oho, pierwszy. Zajebiście. Także cyk. Dalej coś tu jest, nie? Tak, coś, coś tu jest dalej. Ja pierdzielę, chyba bank rozbiliśmy. Cyk, 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 cyk. O! Mamy to! Mamy już dwa kapsle. Idzie nam super. Dawaj, lecimy. Pika! Tu! O, zobacz ile! Dobra, my teraz mamy coś takiego. Odsuń się. Co ty robisz? No ja nie wiem jak to działa, mamy coś takiego! Dobra, kop po prostu! No jak kop? Dziewczyno! I szukaj! Coś jest! A, to kamień. Teraz ty widzisz moją łopatę! A, bez kitu! My tego nigdy nie znajdziemy tu! Jak to działa? Jak to działa? Jest chyba włączony w ogóle! Teraz dopiero... Nie, było! Nie, teraz dopiero działa! Teraz jest! Patrz! No, widzisz? Dobra, mam pomysł. Ty chodź z tym, a ja chodzę z tym. I będziemy tak... Ale nonsens! No nie, chodź z tym! Okej! Okay. Nie, no tu coś dalej wykrywa. Jest. Kurde! Tu ktoś chyba gruby melanż walił. O, jest kolejny! Jest git, lecimy dalej. Ej, daj na to, daj na to. Patrz. Nie, no bo to jest metalowa łopata. A, no tak, ma to sens. Tu. Gdzie? Tak głęboko dalej? Jo pierdziele! Dokopiemy się do drugiej strony Wisły. Chyba tam powinno być. Wiesz, to może być nawet kolczyk czy coś takiego, nie? Ej, nic nie ma. Może, a tu zobacz, nie ma dalej tego? Nie. A... Jest, tu dalej gdzieś. To musi być głęboko. Nie, no nie ma nic tutaj. Masakra! Okropną dziurę wykopiemy tu. Oczywiście ją przekopiemy zaraz, by nikt tu sobie nogi przypadkiem nie połamał. Ola! Mamy! Zobacz! Na wierzchu leży, dawaj to. Pika, pika. No pika, no ciężko, żeby nie pikało. Człowieku, pierwsze łowy. Oni już mają, Ola, kilka rzeczy. No to my musimy szybciej powiedziałać. Dawaj, chodź z tym. No z czym ja chodzi? Tu jest za duży chaos. Widzowie, pewnie w ogóle zastanawiacie się, czemu mamy inne wykrywacze i czemu mamy inne narzędzia. To dlatego, że kilka minut temu losowaliśmy je na kole fortuny. Zresztą sami zobaczcie. Mamy dwa wykrywacze, jeden jest z firmy Garrett, drugi jest z firmy Technetics. Wiem tylko, że ten jest tańszy, ten jest droższy. Który jest lepszy, nie mam pojęcia. W każdym razie zapraszam cię, Wiktoria. Kręć kołem, który jest wasz. Garrett jest wasz. Ten tańszy teoretycznie. No dobra. Teraz tak, jeżeli chodzi o narzędzia, mamy... Mamy saperkę z wykrywaczem, takim mniejszym, i mamy sitopatę. Teraz ty, Olcia, losuj, co mamy. Mamy saperkę plus mini wykrywacz, a wy macie sitopatę. Sitopatę? No łopata plus sito to sitopata. Tak to nazwałem. Możemy wracać do szukania. Nie no, stoimy tutaj od 5 minut i to jest chyba tak głęboko. Ej, masz? Nie, myślałem. Ej. Zniknęło. Nie ma co tracić czasu. Ej, tu tam skarb, trudno. To nie ma co tracić na niego czasu. Tomek. Jak coś widzisz gdzieś luzem, to krzycz, nie? Wiesz, tak. Zrobię jakiś sygnał. Kasznięcie dwa razy. O, tak, 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 tak. Dobra, tak. Pokazuję rynki. Poważnie? Rynki ci pokazuję? Pokaż. Ale nie zepsułeś. Może go mam. Stasz mi mój pierścionek. Pierścionek? Tak, powiedzmy, że go znaleźliśmy. Patrz, tu coś jest. Jak ja mam to znaleźć? I teraz nie, i teraz tym wykrywaczem ty to robisz. No, ale to nic nie widzi. To widzi dopiero jak to jest przy tym. No to jakoś moc trzeba zwiększyć, trzeba... Patrz, widzisz? Tu coś jest. No łopata moja. A, halo? Bez kitu. Co ci tu piekało, jak tu nic nie ma? Ale to jest gówno. Dostanę się jakąś marchewkę metalową. Jak one coś dały? Siąka. Ja nie wiem, czy to działa w ogóle. To mi jakoś... Patrz. To mi w powietrzu pika. Może to jest jakaś rura. No coś tu... Cała symfonia tu leci, coś tu musi być! Tutaj pewnie gdzieś ludzie zawsze siedzą. Więc tam będzie pewnie będzie tego więcej, nie? O, kapsel. O, proszę. O. Czekaj, tu jest 3, 4 i... O kurde, o! A to jest poza plażą, nie zaliczyłbym tego, to jest poza plażą. Jak zapewne zauważyliście, dostajemy 50 groszy za każdy kapsel i tak dalej. A to dlatego, że ustaliliśmy właśnie, że każdy pojedynczy znaleziony przedmiot to 50 groszy, chyba że coś jest więcej warte. Na przykład jak ktoś znajdzie 5 zł w bilonie, no to jest ono warte 5 zł. W trakcie filmu znajdziemy rzeczy warte nawet kilka stówek, także oglądajcie do końca. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A tymczasem przejdźmy dalej do testowania naszej marchewy. Patrz! Plaster! Plaster! Ej, to serio działa na plaster? Nie, czekaj. Tu coś jest. Kapsel! Mamy kapsel! Jest! Piąteczka! Co jest? Jest tu coś. Dobra.
tu jest, patrz. To to? Tak. To to. Sreberko. No liczy się chyba, nie? No to ładnie, ktoś tu sreberko. No śmierdzi. Ej, dobra, idzie póki co dobrze, znaliśmy zarąbisty spot i widać, że tutaj ludzie siedzą. Spot z kapslami. Ciekawi mnie, czy znajdziemy coś innego niż kapsle po piwie. Zobaczymy. Póki co, same kapsle są. Męczące to jest, strasznie. Cel na ten film to jest zdobycie chociaż czegoś innego, niżeli kapsle, na przykład moneta jakaś, a najlepiej jakiś naszyjnik, pierścionek, coś takiego. No i przy okazji poprzątamy plażę. 90. To robimy, się... lecimy. Pa! O! O kurde! Tu będzie skarb. Masz swój skarb. Zarobiście nam idzie. Może idźmy bardziej w stronę plaży. Ludzie siedzą właśnie też tak plaży. Myślę, no. Też mi się tak wydaje. To zajmiesz, to jest coin. Tak? No. Ej, bez beki pokazuje, że jest tu moneta. No. Coś mam. Masz? Co to jest? Kamień. Ej, ale jaki ładny. Super. No dobra, wyrzuć go, no. Ej, to jest jakieś popsute. Wyciągnęliśmy kamień i łapały na nim sygnał. Może to jest moneta. A pokaż, gdzie jest ten kamień. Ole, bydle. Jakbyśmy znaleźli jakiś diament. Musimy nawet nie wiedzieć, że to diament. Piłka. O. Dla Riko i skipera. Słyszysz to, Ola? Gruba ryba jakaś tu siedzi. O kurde, ale jak? To co to jest? To jest plastikowe. To nie to piszczy. Kapsel. Kapsel, okej. Okay. Myślałem, że to coś grubszego, bo tak piszczało. Dobra, dawaj, idziemy dalej. Dobra, idziemy chyba w kierunku wody, co? Albo pod most. Pod most? Tak, bo jak pada, to ludzie tam idą zawsze. Sprytne. Dużo już mamy tych kapsli. No, dużo tu jest ziemi, ale kapsli też jest całkiem sporo. O, 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 o! Może w końcu jakaś monetka? O, no kto by się spodziewał, co to będzie? Kolejny do kolekcji. To takie, te pojedyncze piski są ciulowe strasznie. Jak jest rzeczywiście coś, to tak mega mocno pika. A teraz... to potrójne pikanie jest chyba jakąś taką adnotacją, informacją. Może halo, tu nic nie ma, czy coś. Tak, on ci mówi, halo, tu nic nie ma. Nie, no nie ma nic, Paweł. No, nie ma nic. Idziemy dalej. Dobra. Ej, ale jest to mega męczące, nie? Znaczy, nie jest aż tak bardzo mocno. Bo nie kopiesz. Ja sobie zrobię zamek z piasku. To będą mury. Ja szukam, a to jej się bawi. Bartek! Czekaj, robię wieżę! Koniec, bo Bartek, nie mamy czasu na wieżę! Co znalazłaś? Nie wiem, o, tu gdzieś. A jest mocny sygnał? No słaby jest właśnie. No dobra, pokazać. Ciu. Chyba to mam. Kameczki, no nie czuję tu nic. Chyba to ci łapało. Cały czas było na wierzchu. Ja pierdzielę! Jak tam sąsiedzie? Dobrze idzie, a wam? Zajebiście! My już dwie piątki znaleźliśmy! Ja mam dwa pierścionki zaręczynowe, jedną obrączkę ślubną. Daj mi jednego kapsla, chcę sprawdzić. Jestem ciekaw, na jaką mogłeś to widzieć. Czekaj, ja wkopię kapsel, tak gdzieś tyle powiedzmy, tutaj. No, i weź najpierw ja spojrzę. No, spójrz ile masz. 86. 86, czyli dużo, a teraz ja chcę tym. Okej, okay, to widzi na jakieś plus minus 5 cm. Okay. Nie więcej. I trzeba głęboko. Trzeba głęboko wkładać. Jakby to wkładać, no. Patrz! Ej, to jest bransoletka! Ej, ładne! Tylko nie wiem, co tu jest. Nie, no jakaś... Ej, ładne! A to nie jest takie, co się na nogę zakłada? Ej, i to ma próbę. 585. 585? Ej, nie, ale nie ja chcę się... sobie to wziąć, będę mogła kłamać. Może to jest więcej warte niż to, co oni razem zbiorą z nami. Jest napisane, że jest próba 585. Dobra, nie ma co tracić czasu, zostało nam... Ja już nie gram, ty, no pół godziny, się... trudno, lecimy dalej. Pół godziny nam zostało, zamieniamy się? Dobra. O, zimno jest. Kapsel? No co by mogło być innego? A czekaj, 5 złotych w kierowniku. Daj piątaka. O, zawleczka pierwsza. Druga. Mamy już zawleczkę, a jedną mamy, no. Szczerze, mega fajna to jest zabawa. Jeżeli chcecie, żebym nagrał kolejny odcinek z wykrywaczem, to zostawcie tutaj 40 tysięcy lajków i robię to, mam mega fajny pomysł, którego chyba nikt jeszcze nie realizował, bo trochę osób już nagrywało odcinki z wykrywaczami. To wygląda jak miejsce spotkań. Ej, no to w sumie jest metalowe. No ale to chyba więcej warte niż 50 groszy. Mamy już drugi super item. Jaki? Od grilla. Zajebiste zdobycze. Ocia, tu jest jakaś ścieżka. Może podejdźmy do tej ścieżki. Może ludzie tam pogubili pieniądze, nie? Przy tej ścieżce czy coś. Co to takiego? Mam coś? Ale tu pisze. Kapsel. Kapsel. Co to?
Kapsel, ale jaki fajny! Szukam dalej już. Ale to jest gruba ryba tu, Ola, zostań tu. Myślisz, że gruba ryba? No myślę, że jakiś gruby kapsel będzie. Zobacz, jaki obszar tu piszczy. Może to kamienie? Kapsel! Uhu! Byłem pewien, że to jest coś lepszego. Tu biegł jakiś pies, widać. Tu. No dobra, no i co z tego, że biegł pies? Każdy pies, albo większość psów, ma tylko taki naszyjnik z numerem telefonu, nie? Na obroży. Może to zgubił przypadkiem. Świetny pomysł. Wydaje mi się, że to jakiś wilczur. Albo kot. Ty będziesz teraz tropić ślady psa? Serio? To York. O dziewczyno. O dziewczyno, co to będzie? Obstawiajmy. Perła. Zawleczka teraz będzie, patrz. Co to jest? Złoto. To nie to piszczy. A to nie to piszczy. Dawaj to, Paweł. Nie ma czasu, żeby teraz stać i... Czekaj, wykopałaś to! Kapsel. Kurde. Teraz się do tego szamy. Ej, trochę tego jest. No. Serio, mamy tego dużo. Mega ładnie. Mogłyśmy tu zabrać na randkę. Zabrałem cię właśnie, jeszcze zarabiamy na tym. 80 tu było. Skarb! No pikaj! To nie jest coś małego chyba. Tak, kapsel chłopie. Ale zobacz, inny niż zawsze. Tak, inny niż zwykle. To jest od innego piwka. O! Kop dziurę. Tu gdzieś jest mocny sygnał. Dawaj. Kopmy dziurę, kopmy dziurę. Wydaje mi się, że jak widzisz kopiesz tak 3-4 razy, to dalej nie ma sensu. Nie, a może to jest w głębi, Bartek? To jest jakiś kamień duży. Dalej go wykrywa, nie? Jeszcze? Jeszcze coś tu jest. Dziewczyno, bo tu zaraz wykopiemy skarb. Tu mam kapsel. A tu coś jeszcze piszczy. Co ty gadasz? To jest ten dziura... Kapsli. Złota kapsli. Jeszcze piszczy tam? No zobacz. Na dupca jak powalone. No tu może być coś grubego, serio. Ja już chcę coś innego niż kapsel. Mam kapsel. Ja. A dalej piszczy? Dalej piszczy! Tylko miałem się raz jakieś rury. Patrz, no jak tu nie będzie czegoś grubego, to ja już nie wiem, ja się poddaję. Serio jest kapsel? Ja pierdziele. A zakopmy to teraz, żeby nikt nie wpadł w dziurę i chodźmy dalej. Przez tą godzinę zdążyłem zauważyć, że najpopularniejszym trunkiem osób siedzących na plaży jest perła eksport. A tu nie jest kamień. To jest metal, chłopie. Stara, to nie jest może jakaś część od statku, coś takiego. No tak. Ale nawet jak ją mamy, no to zarąbiście. Tak. Wydaje mi się, Wiktora, że może iść dalej, ja tu z Tomkiem zostanę, szukaj dalej, co? No ale ja chcę to zdobyć. Nie odkopiamy tego, to jest za duże. Archeolodzy w akcji. Dalej nie wiem, co to jest, ale wydaje mi się, że to jest za duże, by to wykopać aż. Na pewno. Nie wiadomo, ile to ma głębokości, nie wykopiamy tego i tracimy na tym czas. Serio. Ale ja jestem tak dumna z tej zdobyczy. Zostało nam 10 minut, Wiktoria. No dobra, no. Zostawiamy to na razie odkopane i wrócimy do tego, jak nam czas się skończy. Jest tutaj coś. Kapsel. Może ktoś zrobił fotkę na tym kamieniu i mu wypadło 5 złotych, nie? Jest taka szansa. No, nie ma takiej szansy. Kurde. Jaki kapsel! Kapslon to było. To nie jest od świeczki? Tak. To jest od świeczki, no właśnie. Czyli tak na ten challenge jest spełniony z tym brązolewką, nie? No to prawda, nie? Jestem zadowolona, że znaleźliśmy coś innego niż tylko kapsel. Dokładnie. Zostało nam około 5 minut. Także no, to co jeszcze znajdziemy, to znajdziemy. Ale nadal najbardziej ciekawi mnie tamto miejsce. Tam mamy schodki, widzowie, a tu mamy kłodę. Poszukamy wokół tej kłody, bo na pewno dużo osób tu siedzi. O, już na sam start mam kapsel. I drugi kapsel. No, to było dobre miejsce na koniec. Jaka beka! Widzowie, znalazłem jakiś kamień. I patrzcie, i ten kamień nie piszczy. Może to jakiś kamień z napisem love? Jest kapsel, a od czego innego niż od browaru. Wow, kolejny! 30 sekund nam ona została. Prawie za kapselek! Kapsel! Speedrun, Wiktor, tu kolejny. Dawaj coś tam, piko! Tu coś, tu coś, tu coś. Idź dalej. Dobra, idę szukać dalej. Mam kapsel na koniec! Koniec! Mam ostatni w ręce! On też! Ej, zajebista zabawa w ogóle! Poszedłbym tam serio! No to chodźmy tam! Dobra, pokażcie tą dziurę! Kij z tą dziurą! Co w tej dziurze jest? Co to jest? Nie, jakiś nie element statku, jakiś metal. Wykrywało oko iron, nie? Bez kitu! No. Takie to jest ogromne. No wydaje mi się, że no 2 cm w dół.
Właśnie tak jest po challenge'u, nie? Trzeba to zakopać. Ale kawał metalstwa, fajne. Fajnie, że coś takiego znaleźliście. No. Nam się nie udało niestety nic takiego specjalnego. Ale bardzo mnie ciekawi, co to jest. Dobra widzowie, liczymy i zobaczymy, kto ma lepszy wynik. Dobra, no generalnie mamy 50 kapsli z tymi, razem z zableczkami, nie? Jakby liczyliśmy okay. To jako jedno. A my ile macie kapsli? 80. 80, dobra. My mamy jeszcze coś takiego. No to też liczymy jako rzecz, no nie jest to więcej warte, nie? Ale ciekawe. Coś jeszcze? Mamy kamień, który piszczy. Patrz. Teraz wibruje. Teraz wibruje, bo włączymy jakoś pisk, widzisz? Ale no, wibruje przy tym. No. Nie wiem co to jest, ale no, tak... i świeczkę całą. I świeczkę mamy całą. Okej. A my mamy jeszcze coś takiego. O kurde! Sprób. Masz napisaną próbę tam jakąś. Co jest? 585. No. Można wie, spróbować, no. Pójść do obadu. Generalnie. Dobra, czyli aktualnie tak mamy 80. Czyli 40 zł. 80 plus kamień, no to nie wiem. Plus ten kamień, no liczmy go 50 groszy, no. 40,5 zł, a wy macie 25,5. Plus łańcuszek. Ale łańcuszek może dużo zmienić. Czyli wszystko zależy od łańcuszka. Jedźmy zobaczyć, ile to jest warte. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie mam. Znaleźliśmy coś takiego, wykrywacze metali i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy to w ogóle jest coś warte. Nie chcemy tego sprzedawać, tylko bardziej, czy to jest faktycznie prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe. Prawdziwe złoto, tak. Prawdziwe złoto. A ile to może być mniej więcej warte? Okej. Okay. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy pięknie. Ja pierdzielę. Dziękujemy bardzo pięknie za rywalizację. To proszę bardzo, zaokrąglę wam do 300. Dziękujemy ślicznie. Miło było was rodzić. Gdybyśmy nie znaleźli tej bransoletki, no to wygralibyście z nami, nie? Bo w sumie mieliście dużo więcej kapsli od nas. No ta bransoletka game changer totalny, ale i tak fajnie, że coś mamy oryginalnie, tak, jakby tak. Takiego innego. To był nasz odcinek, żeby po prostu znaleźć coś innego niż kapsle i monety. No, się udało. My też mieliśmy taki cel, ale nic nie było. To było na tyle, widzimy się jutro o 14 po 14:00.